oznaczać tylko jedno. Uśmiech na mojej twarzy. Z terapią jest trochę podobnie jak z jogą czy z siłownią. Na początku trochę boli, bo trzeba się porozciągać. Nawet te miejsca, których normalnie rozciągać może byśmy nie chcieli, ale później... Oj, ale później jest Mistrzostwo Świata. Jednym z elementów wartych, o których warto pamiętać, kiedy się podróżuje samochodem, jest posiadanie prawa jazdy, o którym ja zapomniałem. Na szczęście mam najlepszą żonę na świecie. Dziękuję, kochanie. No mówiłem. I opowiem więcej. Ale to jeszcze nie teraz. Jak to łatwo jest oblać test. Państwo w tutejszej fromażerii zapytali mnie, jakie sery Ania lubi. God damn it, myślałem, że wiem o niej dużo, a nie mam zielonego pojęcia, jaki ser lubi Ania. Zobaczymy, czy kupiłem coś dobrego. Mega fajny dzień, dlatego że przez calutki, ale to absolutnie calutki z wyłączeniem mojego krótkiego wypadu na terapię, spędziliśmy na analizowaniu tych pism, które widzieliście przed chwilą, ponieważ badamy nasze drzewo genealogiczne. Mamy sporo dokumentów. Część z nich ma pieczątkę taką, jaka w tamtych latach była pieczęcią obowiązującą. I zeszliśmy z naszym drzewem genealogicznym do koni, który tam 1757 chyba. Oczywiście jesteśmy cienkie bolki w porównaniu z Piotrem Waglowskim, Waglą, który zna swoich przodków nie wiadomo jak bardzo głęboko w drzewie genealogicznym, ale to jest pierwszy krok. I tak sobie myślę, że fajnie jest, jak prowadzimy paperless office i nie używamy w ogóle papieru i tak dalej, ale to jest jednak wartość. Moment, kiedy można sobie pogrzebać w takich archiwach. I my sami takie archiwa też możemy tworzyć. W związku z powyższym podjąłem decyzję, że w tym roku, najbliższym, 2018, będę prowadził dziennik. I to dziennik taki papierowy. Kupiłem sobie Moleskina i będę w nim notował. Po to, żeby kiedyś, nawet jeżeli Evernote przestanie istnieć, nawet jeżeli Office 365 przestanie serwować nam OneNote'a i cały data center Microsoftu, Google'a, Amazonu i czegokolwiek innego legnie w gruzach, to jest rzecz, którą gdzieś kiedyś na którymś strychu znajdzie moje potomstwo. I to jest mój plan. Na 2018 rok Bullet Journal, Diary Planner, wszystko w jednym. Bo warto coś po sobie zostawić, a nie tylko elektronikę. Nawet jeżeli paperless office to jest nasz cel, który chcemy osiągać w takim codziennym trybie, bo tak jest szybciej, bo tak jest sprawniej, bo tak jest wygodniej, tak jest po prostu efektywniej. Ale nie zawsze liczy się efektywność, czasem liczy się po prostu historia. O tym jeszcze porozmawiamy. Dzięki, do zobaczenia.